Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w obszarze obronności, znana skądinąd lepiej pod skrótem DARPA, słynie z bardzo wielu kontrowersyjnych projektów. Zatrudnieni w niej specjaliści zajmują się tam m.in. robotyzacją dla celów wojskowych, opracowywaniem broni laserowej, czy wreszcie wprowadzaniem modyfikacji genetycznych do żywych organizmów. Biorąc pod uwagę, że DARPA zajmuje się tworzeniem technologii czysto wojskowej, zwłaszcza ten ostatni przykład wydaje się mocno niepokojący. Kierownictwo agencji DARPA uważa bowiem, że jest w stanie stworzyć superludzi. Przynajmniej pozornie nie chcą oni tego robić dla celów militarnych. A jako przykład podają, że zmodyfikowane genetycznie organizmy można wykorzystać tak, aby przekształciły czerwoną planetę w miejsce bardziej przyjazne do życia dla normalnych ludzi. Dzięki inżynierii genetycznej i biologii syntetycznej można byłoby bowiem edytować geny jakiejkolwiek formy życia na naszej planecie i tworzyć zupełnie nowe twory, które następnie zostałyby wysłane na Marsa. Choć terraformowanie obcej planety w naszym Układzie Słonecznym nie ma charakteru wojskowego, to edytowanie genów amerykańskich żołnierzy jest jak najbardziej projektem militarnym. Doniesienia medialne sugerują, że DARPA już od lat chce korzystać z inżynierii genetycznej, aby stworzyć superżołnierzy. Niektórzy określają ich również jako żołnierzy GMO lub żołnierzy zombie. Jeszcze w 2009 roku, gdy amerykańscy żołnierze byli wysłani do Afganistanu, naukowcy z Texas A.M. University's Institute for Preclinical Studies rozpoczynali eksperymenty na świniach, ponieważ układ krążenia tych zwierząt i ludzi jest do siebie bardzo podobny. Badacze mieli za cel opracować lek, który pozwoli człowiekowi zwiększyć szanse przetrwania przy utracie dużych ilości krwi. Departament Obrony określił to mianem częściowej zombifikacji. Pieniądze na te badania pochodziły od agencji DARPA. Eksperymenty były kontynuacją poprzednich projektów, które miały jeden cel – sprawić, aby żołnierz potrafił nie tylko przetrwać, ale również przeżyć utratę dużych ilości krwi, co w normalnej sytuacji powinno doprowadzić do śmierci. To jednak nie koniec. W 2012 roku pojawiła się informacja, że DARPA ma zamiar stworzyć żołnierza GMO. Mówiąc dosłowniej, chodzi o modyfikowanie genów człowieka w taki sposób, aby posiadał nadludzkie zdolności. Niezwykłą siłę fizyczną, możliwość normalnego funkcjonowania bez snu nawet do 40 godzin i bez żywności przez kilka dni. Szczególnie trudne do uwierzenia jest to, że DARPA chciała również, aby utracone kończyny, np. w wyniku eksplozji, potrafiły się samodzielnie zregenerować, niczym u jaszczurek. Specjaliści testowali już takie rozwiązania chociażby na myszach. Pragnę nadmienić, że powyższe informacje pojawiły się lata temu. Nie ma więc pewności, czy Stany Zjednoczone porzuciły badania nad superżołnierzami. Jeszcze w 2015 roku DARPA rozpoczęła kolejny projekt, w którym chodziło o zastosowanie inżynierii genetycznej, aby sprawić, że żołnierz nie odczuwa empatii, strachu, emocji czy zmęczenia. Innymi słowy, stanie się idealną maszyną do zabijania. Co jednak zrobić z takim człowiekiem w czasach pokoju? Jak się pewnie domyślacie, DARPA ma rozwiązanie również i na ten problem. Badania tej agencji obejmują również możliwość kontrolowania ludzkiego mózgu. Chyba nie trzeba tłumaczyć, co to oznacza. Każdy żołnierz może potencjalnie stać się bezwzględnym sługą zombie, który bez wahania wykona każde polecenie. Notabene, dosłownie identyczny projekt prowadziło nazistowskie towarzystwo Ahnenerbe. Nie mieli oni jednak w swoim posiadaniu narzędzi do inżynierii genetycznej, ale stworzyli specjalny specyfik zwany D9. Była to mieszanina kokainy, silnego stymulanta zwanego perwityną oraz potężnego leku przeciwbólowego Eukodalu. W skrócie, był to super przyspieszacz przyprószony dawką leków przeciwbólowych. Zgodnie z zamysłem jego twórców, znacząco zwiększał on skupienie, koncentrację, heroizm i wiarę w samego siebie, a nawet wytrzymałość, siłę i znacząco wpływał na osłabienie potrzeby snu, głodu i pragnienia. Przy czym był mocno uzależniający. Amerykańska agencja DARPA najwyraźniej idzie tą samą drogą, tylko przy wykorzystaniu współczesnej technologii. Najwyraźniej nie zdecydowano jeszcze, czy wojny przyszłości będą prowadzić superroboty, czy bezwolni i genetycznie zmodyfikowani superżołnierze.